Witam Was w kolejnym odcinku z serii Rozbudowa makiety. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się podłączeniem napędu, który prezentowany był na poprzednim odcinku także. Dla przykładu podłączymy sobie ten napęd, wyregulujemy sobie iglicę, pokażę wszystko jak to zrobić, a potem przetestujemy sobie działanie w programie. Także zapraszam do obejrzenia odcinka. Ja może na początek raz dwa przypomnę zasadę działania takiego napędu. Tu jest nasz napęd i zasada działania jest w zasadzie prosta. Po podłączeniu tutaj kabelków z zasilaniem dekoder wyzwala napęd i cała ta część żółta jest przesuwana lewo-prawo. I teraz wszystko co musimy zrobić, to musimy użyć takiej igły, która jest zadawana w zestawie. Włożyć, dopasować w zasadzie od, w zależności od rozmiaru do tej żółtej prowadnicy, dokręcić śrubeczkę i wówczas powstaje nam takie urządzenie, które należy zamontować mniej więcej w tym miejscu i trafić tutaj w tą dziurkę w rozjeździe, ale napęd montujemy od dołu, czyli musi być zamontowany tak i wtedy prowadnica się przesuwa tutaj tak o lewo-prawo lub można zamontować także w ten sposób i też lewo-prawo. Bieguny przestawiania dobieramy sobie zamieniając kolejności kabelków. Oczywiście to montujemy od spodu. Sposób umiejscowienia napędu uzależniamy sobie od tego ile mamy miejsca pod makietą. Można tak jak wspomniałem w tą stronę zamontować lub w tą. Ważne żeby zamontować tą iglicę w takim położeniu, żeby zawsze była delikatnie tak dociśnięta mocniej do krawędzi toru, żeby nam się po prostu wagony nie wykolejały. Zaraz pokażę jak to podłączyć. Jeżeli chodzi o tą naszą zwrotnicę, to jej lokalizacja pod makietą jest w tym miejscu. Ja to raz dwa pokażę. To jest tutaj ten otwór, a w tym miejscu jest wypuszczony przewód do polaryzacji, co też sobie podłączymy i zobaczymy. Więc w tym miejscu, w tym rejonie musimy sobie ustawić napęd, napiąć iglicę, a następnie z któregoś z wyjść dekodera musimy sobie podłączyć przewody do tej kostki, do tej kosteczki napędu i drugą rzeczą jest wyprowadzenie z tego rozgałęzienia, wyprowadzimy sobie magistralę, czyli podpięcie sygnału z torów, żeby podpiąć właśnie ten przewód krzyżownicy. Także ja to za chwilkę postaram się pokazać, jak to naprężyć, zobaczymy jak to wyjdzie. No i właśnie tutaj widzicie dokładnie ten otwór. My musimy teraz wcelować tą igiełką w tą dziurkę, którą pokazywałem w zwrotnicy i następnie tak będzie następowało przełożenie. Ale zobaczcie, w ten sposób to będzie źle. Ja spróbuję załączyć. Lampę. O. Teraz będzie źle. Dlaczego? Pomimo, że mi się tutaj powiedzmy zmieści ten napęd, będzie się ruszał swobodnie, bo to sobie tylko jeździ w tą stronę, tu nie przeszkadza, to zobaczcie, gdzie mam kostkę z przewodami. Tu mam deskę. Więc tu w tym wypadku już wiem, że napęd będę musiał zamocować w tą stronę. Tu będę miał swobodny dostęp do przewodów, a igła będzie się poruszała w tą stronę. Więc tak to zamontuję. Jak już to zamontuję, to pokażę jak to wygląda. No i jak możecie zauważyć, przymocowałem napęd takimi malutkimi dwoma śrubkami. Wycyrklowałem mniej więcej, żeby iglica znajdowała się pod otworem w zwrotnicy. I teraz jedyne co musimy zrobić to tymi dwoma śrubeczkami wyregulować
ruch w płaszczyźnie lewo-prawo, tak żeby ta igła troszeczkę bardziej dociskała prawą iglicę, a po przesunięciu w lewo całego tego napędu dociskała drugą iglicę. Jeżeli chodzi o tą śrubeczkę środkową, ona nam tylko przytrzymuje nam igłę i pozwala regulować ją w płaszczyźnie góra-dół. Także tak to wygląda z tej strony. Ja za chwilkę pokażę, jak to działa na takim moim zasilaczu testowym. Zobaczycie sobie, jak to pracuje. Mam taki testowy 12-woltowy zasilacz, gdzie nie sobie spinam na krótko. Jedno przestawienie. I drugie. Jedno. I za chwilkę to samo Wam pokażę, tylko widziane od góry. Jedno przełożenie. I drugie. I teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o napięcie, zobaczcie, o, ta iglica jest, o, bardziej dociśnięta w tą stronę przy tym przełożeniu. A jak przełożę w drugą stronę, a teraz jest bardziej napięta w tą stronę. Chodzi o to, żeby to było naprawdę dobrze, dosyć dociśnięte, żeby tu, o, nie było takiej sytuacji, że jest niedociśnięta. Nic, ona musi delikatnie dociskać. I teraz jedyne, co nam pozostaje, to schować tego dyńca troszeczkę w dół, na równo. On po prostu wystaje ponad tory, ale jest to zrobione do celów ustawienia dokładnie napędu. Także ja sobie to wyreguluję. Delikatnie sobie schowam, tak żeby tabor nie zaczepiał. No i myślę, że tyle wystarczy. Zostawiam jakieś 2 mm, żeby mogło spokojnie pracować, żebym się nie bał, że mi się wysunie. Dokręcam tą śrubeczkę, którą Wam wcześniej pokazywałem. O, i jest gotowe. I teraz wystarczy, że podłączę już napięcie właściwe, zasilanie z napędu i powinno wszystko wystartować. Za chwilkę zajmiemy się właśnie tym podłączeniem, a na końcu polaryzacją. No, jesteśmy z powrotem. Co udało mi się zrobić? Udało mi się podłączyć napęd pierwszy do wejścia pierwszego. Rozgałęziłem sobie magistralę tutaj tym przewodem na potrzeby polaryzacji krzyżownicy i już pokazuję podłączenie kompletne i zaraz przejdziemy sobie do testów. Także tak to wygląda. Tutaj mamy podłączenie właśnie polaryzacji, a dokładniej biegunów storów, a tu jest dokładnie podłączenie tym kabelkiem do krzyżownicy. No i tutaj mamy wejście do napędu. I teraz trzeba by sobie to przetestować, czy biegun jest poprawnie podpięty pod krzyżownicę i już pokazuję, jak to zrobić. Więc już pokazuję, jak sprawdzić, czy polaryzacja jest wykonana prawidłowo. Ten test robimy na całkowicie wyłączonej makiecie, żeby nie zrobić zwarcia, bo musimy po prostu sobie, jak to się mówi, przedzwonić tory. Już pokazuję, o co chodzi. Jeżeli mamy ustawioną zwrotnicę tak jak teraz, to krzyżownica powinna mieć potencjał tego toru. Czyli to, ten potencjał i ten powinny być takie same, więc po dotknięciu testerem o, powinno mi dzwonić, jak zewrę to z tym torem. Sprawdzamy. Nie dzwoni. Nie dzwoni.
a sprawdźmy z tym torem. Dzwoni. Więc jak widzicie, w tym momencie jest źle podpięta polaryzacja, to znaczy zamienione są bieguny. Jedyne co trzeba zrobić, to trzeba zamienić te kabelki dwa miejscami. Już pokazuję, które. No jesteśmy z powrotem. W tym wypadku trzeba zamienić dokładnie te dwa kabelki miejscami. Czarny z niebieskim zamienimy miejscami i za chwilę sprawdzimy, jak to wygląda. Podmiany kabelków Wam nie pokazywałem, ponieważ jest to dość karkołomne w tym miejscu. Nie miałbym tego jak kamerować, ale jak widzicie, zostały kabelki zamienione miejscami i już sprawdzamy, jak to wygląda. Więc po zamianie kabelków teraz powinno być tak, że ta szyna, ta krzyżownica oraz ta szyna, ewentualnie ta zewnętrzna szyna, wszystkie powinny być o tym samym potencjale, co możemy sprawdzić. Sprawdzamy. Jest. Jest. Teraz podłączymy sobie napięcie i sprawdzimy na żywo. Teraz załączyliśmy sobie napięcie i sprawdzimy sobie, czy mamy odpowiednie napięcie w torach. Poprzednią próbę oczywiście pamiętamy, robiąc bez napięcia, żeby nie zrobić zwarcia, nie wywalić w kosmos centralki. Więc teraz sobie badamy napięcie. Czyli pomiędzy krzyżownicą a tym torem w tym momencie nie powinno być napięcia, ponieważ mamy ustawione do jazdy na wprost, więc ta szyna i ta powinna mieć ten sam potencjał, więc tu powinniśmy mieć napięcie zerowe. Tak się też dzieje. Jeżeli jedziemy w tą stronę, to ta szyna i ta powinny mieć napięcie. Ta krzyżownica i ta szyna na przykład też powinny mieć napięcie, więc teraz wszystko jest prawidłowo. Jedzie sobie tutaj tędy pociąg, dojeżdża do krzyżownicy i na krzyżownicy jest napięcie zgodne z kierunkiem ustawienia zwrotnicy. To bardzo pomaga przy krótkich lokomotywach, gdzie na przykład jedno koło dotyka krzyżownicy, a drugie jakimś cudem gdzieś nie ma styku. To zawsze krzyżownica pomaga przy płynniejszej jeździe w wolniejszym tempie. Teraz jedyne co mi pozostaje, podłączyć pozostałe rozjazdy. Więc jeśli chodzi o polaryzację krzyżownicy rozjazdu, powinno być już wszystko jasne. Wykorzystaliśmy tutaj styki polaryzacyjne w napędzie MP5. Jest jeszcze jedna para styków w tym napędzie do wykorzystania, którą sobie wykorzystamy do zmiany sygnału świetnego na semaforze świetlnym, ale to będę pokazywał przy okazji podłączania semaforów. No i słuchajcie, tak wygląda podłączenie po dwóch dniach pracy. Oczywiście nie całych dwóch dniach, po kilka godzin dziennie. Tak wyglądają podłączone wszystkie napędy. Raz, dwa, przelecę sobie tą instalację. Jak to tutaj wygląda? Jeden napęd, drugi, trzeci. Tutaj mamy kolejny i tutaj jest jeszcze ostatni, piąty. Do tego jest już podłączone wyprowadzenie do semaforów, do kolejnych styków polaryzacyjnych, więc tak to wygląda. No i cóż, dziękuję Wam za obejrzenie odcinku, trzymajcie się gorąco, cześć.